I siup, Car for Sale Simulator 2069, dzień dobry, witam, cześć. A, dawno nie było odcinka w ogóle, ale troszkę się pochorowałem, nadal troszkę choruję, ale dzisiaj nagram jeden odcinek. Może się nie zakaszlę przy tym. W opisie macie link do G2A, gdzie macie gry w dobrych cenach. Witam, dzień dobry, cześć. Dobra, jedno auto mamy zarzucone i się będzie sprzedawać. Mamy środę, tak, Wednesday, to chyba środa. Idziemy na Neighborhood, kupimy jeszcze jedno auto, bo może jakieś ładne się pojawiły. I postaramy się zarobić dzisiaj tonę pieniędzy oczywiście. Wow, co to było? Tonę pieniędzy oczywiście. Nie wiem co to było, ale szarpnęło mi kamerą ostro. Co to za dziwne auto zepsute? Wygląda jak zepsute. To jest Tesla, to jest Tesla i już nie jest zepsuta. Ile za nią chcesz, ziomek? Ha? 58 tysięcy? Bardzo tanie auto, sprawdzę je, bo coś czuję, że tam bateria to już leży. No i drzwi jakieś od kierowcy, takie dziurawe się wydawały z daleka, więc jak sprawdzamy to, elo. Tesra. O, wiedziałem, że coś tutaj kłamie. Coś tu kłamałeś, ziomuś. A, dobra, uciekł. Wezmę je za 45 tysięcy, please. Co ty na to? O, super, 45 tysięcy, no to mocno z ceny zjechałem, nie powiem. Dobra, weźcie to na warsztat. Jeszcze jedno potrzebuję, co najmniej, minimum 3 auta jeszcze muszę kupić. Ja jestem, ej, zgubiłem się, jakby. Bo ja pobiegłem w tą stronę, dobra, rozumiem, wiem dlaczego się zgubiłem. W złą stronę, o, tu same złomy. Nie dziękuję, nie, nawet nie jestem zainteresowany. Idźcie do garażu z takim autem. Szukamy jakichś bardzo ładnych fur, a nie jakieś byle co. Bo już jesteśmy poziom wyżej, no nie? Customer in the office. Please customer wait for me, cause I'm buying a car. You wanna buy car too? Your problem, kurde. Bo jestem na mieście. No, także poczekaj, ten wygląda elegancko. Ile chcesz za niej? 47 tysięcy? Dobra, sprawdźmy, co jest zepsute, ok? I grzecznie tu proszę z syną. No, zaraz pójdzie po żonę, czy coś, zobaczycie. Uwaga. No i oczywiście, że kłamał z przebiegiem. No, bardzo niegrzecznie. O, syna zawołał. Ale to jest faniak. Dobra, synalku, za 35 koła go biorę od ręki. Co ty na to? No. Słaby z ciebie, goście, te targowania całe. Naprawdę. Dobra, do warsztatu go. I te Audi mi się też podoba. Wiem, dużo kupuję, ale zobaczycie, dużo też sprzedam na pewno. Siomek, ile chcesz za tą furę? 33 tysiące? Oczywiście, że nie. Co powiesz na to, że sprawdzimy, jak bardzo kłamiesz, a później ty zapłacisz za ten raport, co? Ale koła paskudne, Boniu, co ty? O, wiedziałem, że coś kłamie. No, kłamane było dużo. Dobra, słuchaj. Dam ci za niego 23 tysiące i idziemy do domu. Co ty na to? Dobra, 24 tysiące. Brzmi lepiej? O, już się wściekasz. Wściekasz się, słabo się z tą negocjuje. 25 tysięcy. No i elo. Nara, dobra, tym możemy się przejechać. A co mi tam? Paskudne ma koła, więc jedźmy. Jazda, jazda. Go, 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 go. Na skróty pojedziemy, bo znam skrót. No, wiecie, że już gram w tą grę trochę, no nie? Wow, 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 jak to dobrze skręca. Boże, ale o, myślałem, że się poślizgnie bardziej, a on tak skręcił całkiem, no. Bez problemu. Kurde, 3 minuty kupiłem 3 auta? Niezły wynik. Bardzo dobry wynik, moim zdaniem. No, nadsterowny jest trochę taki. Czy coś tam? Nie wiem, nie znam się na takich rzeczach. Okej, okej. No ty idziesz do kolejki, bo pewnie trzeba być coś tam naprawić z tobą. Prawda? Dobra. Powiedzcie mi tutaj, czy coś jest, bo tam chyba było 0 damage'a, ale... Wiecie, dobra. Tam i ciebie muszę po prostu zabrać samemu, niestety. Go Tesla, ale cichutka, no. Patrzcie, jaki realizm rozgrywki. Dzień dobry, drogi kliencie. Uważaj, bo jadę. Dobra. Ty. Tam. Okej. Okay. Nie, to nie ten, o Boniu. Ach, jestem niemądry. Nieważne, nieważne. Ty miałeś iść tu. A ty miałeś wrócić, tak. Ty jesteś w sam raz już, tak. Ten zepsuty trochę, tak myślałem. Tak coś czułem właśnie. Weź go, szybko ogarnij, a ja poczekam. Umyję go sobie przy okazji, bo strasznie brudny jest. O, już go naprawił. Bardzo szybko ci poszło, ziomek, naprawdę. Bardzo dobrym mechanikiem jest. Zwyczajnie.
Dla niego taka wymiana rozrządu to jest roboty na 20 sekund, jak widać. Nie wiem, czemu cały korpus jest innego koloru. Myślę, że jest brudny, ale tak nie bardzo go idzie domyć, więc że to nie to. Dobra, jazda. Ja zgasiłem go sobie, to nieźle. To nieźle. No te koła paskudne muszę wymienić i muszę go umyć, bo ten korpus jest brudny. To bardzo. Siomuś, weź, zmieniamy tylko koła, co? I Racing Kit, i Turbo, i Wheelsy na jakiekolwiek inne, dobra? Bo te są paskudne. Dobra, nara. No widzę, że to jest brudne. Czemu się nie chce umyć? Co jest grane? No nie mogę tego umyć, a widać, że jest brudne. O co chodzi? Czy to jest jako dach, czy co? Nie wiem. Nie wiem, nie da się tego umyć, niestety. No, bardzo dziwne rzeczy w tym grze się dzieją. Bardzo. Ale spoko, wystawię go jak stoi i będzie elo. No ta Tesla wygląda na uszkodzoną, nie? Ale nie jest, uwierzcie mi, klienci drodzy. Dobra, okej, okay. Zdjęcia. Fotoski, trzeba pokasować stare zdjęcia i zrobić kilka nowych. Dobra, bardzo ładnie. Tutaj też bardzo ładna Tesla. I uwaga, cyk. Dobrze, dobrze, świetnie wyglądają wszystkie auta. Tego trzeba tu upchać jeszcze. Ale tłoczno się tu robi, no. Tłoczno. Dobra, dobra, teraz trzeba szybko wystawić. Powinienem chyba tamtymi się zainteresować, ale nie chce mi się. Tesla, dobra. Tesla, Tesla, Tesla? Chyba tak. Tesla. Dobra. 45 tysięcy dałem, to ja ją wystawię za 70 tysięcy. Tak. Dobrze. Audi. R7, tak, dobrze mówię. To będzie TT chyba, no nie? Chyba tak, prawdopodobnie. A nie, poczekaj, to chyba nie to. Nie, to jest TT, tak, to jest TT, bo on ma TT w nazwie. Dobra, TT. I to będzie jakieś 50 tysięcy, proszę bardzo. I w tym, niestety, trzeba zmienić na to. O, Audrey. Audrey. Za 70 tysięcy. Proszę. Dobra, wszystko jest cacy. Hajs. Ile ja dałem za to? 24-26 tysięcy, chcę 90. Bardzo dużo ja chcę za to. Boniu. Dobra, daj mi 50 i zadowolony będę. Bo rzeczywiście ta cena wydaje się dość wysoka. O, no, no to nara. Szybko poszło. 45 tysięcy dałem za to, a chcę 70. Bardzo mało chcę w takim razie. Nie, powiem ci tak, 69 to jest dobra cena i na pewno pochwali się znajomym, że za tyle kupiłeś auto. Uwierz mi, trzymaj się. Dobra, kolejny klient, uwaga. 35 tysięcy kupione, ile chcesz dać? 50 tysięcy. Powiem ci tak, daj mi 60 i spotkamy się w połowie. Nie wiem, drogi do sklepu? Dobra, słuchaj, 59 tysięcy. Co ty na to? Może się uda, co? O, no i fajnie, fajnie. Dobra, bo jeszcze to zostało. Chcecie chłopaki go? Jejko, ale zarobiłem szybko. No. Bardzo szybkie zarobki tu są robione. Nie wiem, czemu nie mogę tego umyć. Autentycznie, nie mam pojęcia dlaczego to auto jest nieumywalne. Nawet nie słyszę, żeby coś myło. To jest jakiś zepsuty model prawdopodobnie. Bo na pewno widać, że jest brudny, no nie? Siema, co tam? 50 koła za niego. Podoba ci się? 40 chcesz dać? To słuchaj, daj 48. Taką zniżkę ci tutaj dam sąsiedzką. Co ty na to? 47 tysięcy może? No, co ty na to? Nie? W ogóle nie chcesz ze mną... W ogóle się nie chcesz ten, targować. Nie podoba mi się to zupełnie. 46 tysięcy, ostatnie zdanie. Dobra, to wiesz co? Idź sobie, no nie? Nara. Bo jesteś męczący gość. Czemu nie mogę go umyć? O, mogę na nim latać. Próbuję go umyć w ten sposób, bo to z lotu ptaka lepiej widać wszystko. Ci klienci muszą być bardzo skołowani, jak to widzą. Ale bardzo dbam po prostu auta. To wszystko dlatego. Nie da się go umyć, no. Nie da się. Jest zepsuty. I to niedobrze bardzo. Dobra, ziomuś, chcesz trochę hajsu? No, nie ma problemu, tak myślałem, że chcesz. Ej, where klienci? No nie ma klientów, więc jedziemy chyba po jakieś fury. Zresztą strasznie słabe były te fury. To, żeby było tą sprzedać i dzień by się zakończył ładnie. Nie wiem czemu. O, dzień się zakończył tak czy siak. Okej. Okej.
No bardzo dobrze zarobiłem dzisiaj właściwie. Właściwie to całkiem nieźle zarobiłem dziś. No. Dobra, do domku, cyk. Szybciutko. Spanko. Później na osiedle, po nowe auta i elo. Tyle mnie widzieli. Chyba muszę kupić ulepszenia do parkowania przed salonem. Ulepszałby mi się większy salon. Ale są strasznie drogie rzeczy, nie wiem czy mnie stać na takie rzeczy. Muszę sprawdzić. Aukcja dzisiaj się zaczyna o 11 a.m. O, to bardzo wcześnie. Bardzo wcześnie. W sumie jak ja mam tyle hajsu, to szkoda by było go wydawać, jak to jest za 4 godziny już. Dobra, to posprzątamy biuro, może sprzedamy to i zrobimy aukcję sobie. I będzie gituwa. To auto jest jeszcze bardziej brudne niż było wczoraj. I nadal pewnie się go nie da umyć. No to się da, fajnie. Czemu tego mi nie dasz umyć? Ale to jest głupie. Bardzo głupie. Człowiek się stara tutaj, a nie dają mu ogarnąć auta. No, chyba, że to jest po prostu czyste. Ale wątpię. No. Halo, próbuję przejść. Idę. O, siema. Moje ręce tam opadły trochę. 45 tysięcy chcesz mi dać? Dobra, słuchaj. Daj mi 49,999. Dostaniesz taki rabat, bo masz fajną czapkę. Co ty na to? No. O, no i fajnie. Coś tak czułem, że weźmie. To taki dobry klient się trafił po prostu. Dobra, ile za te ulepszenia, powiedz mi, komputerku? Bugrades. Office 2, 2000. A tą? No, a tą slota to ja kupuję od razu. Jeden i drugi. Bardzo mi się to przyda. To jest mega wygodne w kupowaniu kilku aut naraz. Więc po prostu sobie to wezmę. I będzie git. O, skilla mam do rozdania. Co za skille? Co to jest? Low damage. Your vehicle now take less damage. Dobra, ale tu jest bardzo dużo rzeczy później, więc... A nie mogę tego unlockować, bo to aż 2 punkty kosztuje. O jajku. Happy customer, car wash machine. O, fajnie. Nie ma, nic, na nic mi nie stać. Na nic mi nie stać, a happy customera nie chcę, bo jest beznadziejny. Dobrze, możemy iść pobijać skilli sobie więcej. Bo nie musimy kupować auto. Możemy je też myć po prostu. I wtedy będzie się zgadzał skill. Chyba, że trafi jakieś fajne auto, no to czemu nie? Ale coś czuję, że nie trafię żadnego. Bo... no tutaj to już dłomki jakieś są bardzo. Bardzo złomowe auta są. Dobra, jak go całkiem umyć, kurde? Chciałbym całkiem go umyć, wtedy mam więcej expa, no nie? Pisaliście mi to w komentarzach. Zostaje 4 expa jeszcze dodatkowo. O, góra jest brudna. Gdzie jest jeszcze coś do umycia w aucie? Nie wiem, gdzie są wszystkie miejsca do mycia. Ale tak jeżdżę po wszystkim praktycznie. O, dobra, udało się. Z tyłu... zderzak był brudny. Dobra, dobra. Akurat do godziny 11 sobie pomyjemy auta, wbijemy skille, pojedziemy na aukcję, kupimy jakąś super furę, bo za 330 tysięcy naprawdę można fajną furę kupić. I może się okazać, że zrobimy deal życia, deal marzeń. Jakie zepsute auto, Boniu. Ktoś to ma kupić niby od ciebie? Weź, opanuj się. Wstydu robisz w ogóle w tej dzielnicy. Naprawdę, wstydu robisz ludziom. Takie brzydkie auta wystawiasz, jak to w ogóle wygląda. Jestem w 100% pewien, że twoje auto obniża wartość nieruchomości dookoła. Takie jest brzydkie. No naprawdę, ludzie tu przychodzą kupić dom i mówią: cholercia, nie kupuję, bo mam taki paskudny widok z okna. To przez twoje auto, więc schowaj do garażu albo utop w rzece. Wszystko jedno. Wszystko jedno. No, mój kaszel już wraca. No, jak dużo gadam, to mnie zaczyna męczyć. Także teges szmeges. Dlatego taki nieaktywny ostatnio jestem trochę kanałowo. A, mam nadzieję, że mi to jakoś wybaczycie. No. Jest zdrówka, zdrówka, Plax. Sobie życzę. Dobra, to też. No i fajnie, całe umyte i mamy już prawie 11. Prawie, więc jeszcze zdążę umyć jedno auto. Bez problemu na pewno. A, bo tam trzeba być na równo, żebym zaczął równo tą pierwszą aukcję. No tak, to ja lecę. Oj, pewnie nie zdążę już. A, bo tam nawet nie ma autobusu na aukcję od razu, prawda? Prawda? Oczywiście, że nie ma. Trzeba biec jeszcze z biura, więc spóźniłem się na pierwsze auto. Mam nadzieję, że jest do kitu. Chociaż może jeszcze zdążę. Może jeszcze zdążę, bo ta aukcja chwilę trwa, no nie? Widzę, że jest paskudne auto, więc nie ma nic straconego. Patrzcie, jakie paskudne auto. Chyba, że będzie jakoś bardzo tanio, to wtedy je kupię. Ale prawdopodobnie nie opłaci się go brać nawet, nie? Siema. O, 10 tysięcy chcecie, no to mogę. To mogę trochę tutaj się wbić. Za 10 koła to ja chętnie kupię, bo je sprzedam za 15. Dobra, kupione. Drugie auto, jakiś klasyk. To powiem tak, też nie wygląda za dobrze, ale chyba jeszcze takiego nie sprzedawałem. Nikt go nie chce? O, chcą. Dobra.
Ja szczerze mówiąc tak średnio. Nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest nawet. Wygląda okropnie, a do tego jest drogi, więc same plusy nie chcę. Nie chcę, kupcie go sobie na chillku, na luzie. Widzę, że bardzo się bijecie o cenę. Naprawdę. Bardzo się biją. No tak. Na pewno się opłaca. W ogóle mój człowiek nie istnieje, nie ma go tutaj. Pewnie jakbym siedział z gąbką, to by mnie było widać, prawda? O, widać moje ręce teraz z gąbką. Dobra, a jakbym tak zrobił? O, jestem tam. Ja i moja gąbka. O! To auto już mnie bardziej interesuje, bo jest takie bardziej ekskluzywne, chociaż tańsze od tego poprzedniego. Ale pasuje do mojego salonu, który jest VIP-owski bardzo. Dobra, słuchajcie. Ja go kupię, okej? Okay? To wy na to? Kochani sąsiedzi, przestańcie negocjować. Zobaczcie, że ja mam tylko ręce. Trochę niemiło, że tak machacie. O, wstają, machają. Bardzo niemiło. O, ja widzę, też mogę machać ręką. Jak kliknę, to gąbką zaczynam szorować podłogę. Fajnie, fajnie. Coraz mniej mnie to auto interesuje, autentycznie. Dobra, nie kupuję go. No, nie kupuję go. Możecie go sobie kupić, jak chcecie. No, a ostatnie to musi być super fura. Jak nie będzie super fury, to się zdenerwuję. Autentycznie będę bardzo zły. No. Tak. Bardzo, bardzo lipne auto, naprawdę. Dobra, żartowałem, wezmę je. Za 50 koła to ja biorę. Jak za darmo. No! Czy wy nie rozumiecie, na czym polega tutaj aukcjonowanie ze mną? Ja mam wygrać, jestem głównym bohaterem tej rozgrywki. Więc przestańcie mnie przebijać cały czas. No i to jest moja wygrana już. Cyk, nara. Dobra, elo. O, Bożu. Charger. Za 16 tysięcy? Jak tanio on jest. Dobra, to ja od razu gruby hajs rzucam na półkę. Od razu. Bo ja wiem, że on jest wart dużo więcej, więc wiecie. Odbiję tak mocno i może sobie dadzą spokój. O, dali sobie spokój. Elo. O kurczę, 3 auta kupiłem. Nie zdałem sobie sprawy, że tak dużo. One wszystkie są sprawne z aukcji, jak dobrze pamiętam, więc pełny chill. Dobra, okejka. No i mam 3 samochody. W sumie to będę je mył. 3 samochody do sprzedania. Na pewno bardzo dużo na nich zarobię, bez problemu. Mieliśmy jakieś 350 tysięcy, prawda? Więc myślę, że do 500 000 to dobijemy na chillu. Na chilluniu, tylko trzeba je porządnie wyszorować i wystawić oczywiście też. No. Ta. No, ładnie, ładnie. Bardzo fajne auto, naprawdę. Wygląda całkiem legitnie. Legitymacyjnie. No, dawaj go jeszcze. Tutaj. O, całe, fajnie. One są zawsze wszystkie brudne po prostu. Każde jedno auto jest brudne w tej grze. Nie ma, żeby kupić czyste auto. I nawet jak stoi na parkingu, to się brudzi jak pieron. No, w sumie taka prawda, no nie. Z autami tak jest. Bez sensu szukać auta, jeździć autem, kupować auto. Nie ma sensu w ogóle. Będziecie musieli myć codziennie. Takie są realia, no. To jest symulator prawdziwości, więc zdają się na rzeczy. Okej? Okay? Naprawdę. Ten jest bardzo ładny. Takim to bym mógł sobie jeździć. Tym bym mógł sobie jeździć autentycznie, gdyby nie to, że jestem bardzo łasny na pieniądze, to bym nim jeździł, ale wolę sprzedać i zarobić. To taka różnica drobna. No, tak mi się zdaje. Ta. Skill point. O, no i widzicie? Widzicie, jak fajnie? Na i są skill pointy, gałganie. Miałem sobie to wziąć, ale to mały damage i rozwój tam. Albo mogę sobie wziąć mycie i będę szybciej mył. Aaaa! Dobra, kupuję to, bo mi się podoba, że będę mógł tak szybko myć. Wow. To naprawdę tak jest dużo szybsze? Pewnie tak, ale auto nie potrzebuje mycia, więc... Dobra, słuchaj, odpalando. Fajna fura. Na pewno się dobrze sprzeda, bo upychać je trzeba trochę. Hamuj. Dobra. Trzymam się na płocie, ale nic mu nie będzie. W sensie płotu nic nie będzie. Auta to nie szkoda, bo to nie moje. Coś się na sprzedaż, to nie. No. Tak kupią. I tak kupią, bez względu na to, w jakim byłoby stanie, więc pełny chill. Pełny luz. Nie no, wsiądź do niego. Dobrze, jakby była opcja holowania na miejsca sprzedażowe, a nie takie, kurde. Holowania, ale przed salon. Dobra. Fajnie. Dobra. No to tak, fotoski. Fotoski i gruby hajs. Bardzo gruby hajs, naprawdę. Dobra, słuchaj. Cyk.
Cyk. Oj, tamtego tam widać z tyłu, więc luz. Luz pełny. I od góry jedziemy. Fiat Mini, proszę bardzo. To jest zdjęcie to, tak? Fiat Mini 56 tysięcy. Mini. Oni się nabiorą na to. NG5. Dobra, to jest to z przodu tutaj. NG5. Za 100 tysięcy. To jest bardzo tanio, więc oni się nabiorą też. No i Dodge Charger. Charger. Za 69 tysięcy. Memiczna cena pójdzie na pewno. Zarobię kupę hajsu. Proszę bardzo, wszystkie są wystawione. Dziękuję, do widzenia. No, na pewno dobrze na tym zarobię. Na 100%. Niech się tam klienci powoli zbierają. Tłumnie, bardzo tłumnie. A ja w tym czasie może wyhaczę jeszcze jakiegoś deala. W sumie tu część tych aut umyłem porządnie, więc może warto byłoby je kupić. No, tamten wygląda nieźle. Chociaż ten też, ale nie. Słuchaj, mam tutaj szybkie mycie. Naprawdę bardzo szybkie. Chcę obejrzeć twoje auto, dlatego chcę je umyć najpierw. Będę widział, czy jest porysowane, czy nie, po tym jak już je umyję tutaj myjką ciśnieniową. Nie przejmuj się. Ty jesteś zawsze na plus. No. Ojejku, jaka ta szyba brudna. Albo nie. Albo nie jest właśnie brudna. Dobra, czy teraz cena auta wzrosła, dlatego że je umyłem? Pewnie tak, bo jest 0% brudu. Dobra, słuchaj. Bardzo będzie dobrze wyglądało przy moich pozostałych autach, więc chcę je bardzo kupić. Tylko weź tak sceny zjedź maksymalnie. Oj, dobra. Te trzy koła musimy i tak zjechać. Naprawdę. Powiem ci tak, 21 tysięcy to jest taka kwota, za którą chciałbym je kupić, żeby zarobić co najmniej drugie tyle. A, zdenerwował się bardzo. Dobra, to 24 tysiące, to jest dobra cena akurat. O, nie chcę. No to powiem ci tak, kupię je po prostu od ciebie. Za samo targowanie się, wiesz? Za samo miłe targowanie się, bo fajny jesteś ziomek. Nie było nawet zepsute, więc po prostu je wrzucimy do odholowania. I dzień dobry, ile za to auto? Bo ładne jest rzeczywiście, ale brudne, bo oni będę musiał umyć. Tom Holland to chyba, no. To pewnie kłamie, bo on jest Spider-Manem. Spider-Man nigdy nie sprzedał aut. Czytałem komiksy, więc to na pewno tutaj coś jest przekłamane. A nie mówiłem? Kłamał. No, pomyliło ci się. O, to ty, cześć. Dobra, 21 tysięcy. Myślę, że to jest bardzo dobra oferta. Co ty na to? No to cześć. No, fajnie, fajnie. Tak myślałem, że się zgodzi. Dobra. Tutaj, cyk, cyk. Jeszcze jedno auto tam upcham, myślę, na podjeździe bez większego problemu. Dzień dobry. Ile chcesz za to auto? Myślę, że 3 się powinny tam zmieścić. 22. Słuchaj, dam ci 12. To ty na to. Dzień mi się kończy. Weź się pospiesz. A, 14 ci dam. Może być? No. A. 15. No. Ojejku, dobra. To sprawdzamy ekspertyzę. Chciałem ci dać dobrą cenę, a teraz i tak zejdziesz z ceny, bo się okaże, że jest coś zepsute. Zobaczysz. Tak będzie. Na stówę. O, nic nie jest z tym autem. Okej, okay, czyli gdzieś trochę się wygłupiłem. Okej, okay, w porządku. Oj, zniknęło mi to auto. Nie rozumiem, co się stało do końca. Mam nadzieję, że to auto nie zniknęło, zniknęło. Tylko, że gdzieś je mam. Bo chyba wydałem pieniądze, ale nie zwróciłem uwagi w sumie nawet na to, więc... Klient jest w tym, w biurze. Środek nocy jest, ale ja mam klienta w biurze. No. Dawaj, musimy iść do biura. Tam auta czekają. I wszystkie są brudne na pewno. Wszystkie są brudne na 100%. Car Marketplace is open. Kurde, wszystko naraz. Proszę chwilę poczekać, bo ja tutaj bardzo dużo aut mam nowych. No nie wiem, co się stało z tamtym autem. Nie wiem nawet, czy je kupiłem. Dzień dobry, klienci drodzy. Dzień dobry. Witam, piękny dzień. Dobra, muszę tylko go zaparkować tutaj. Ziutki, przesuńcie się trochę, bo auto tu się musi zmieścić. Właśnie. I tu. Dobra. Dobra. No, jak w prawdziwym komisie polskim. Auto przy aucie stoi. Okej. Okay. Fotoski. Cyk, cyk, cyk. Wróć, wróć. Myk. Bardzo ładne auto. I bardzo ładne auto. Wiem. Wiem o tym. Dobra. Skoda najpierw, czyli ta większa. Koda 70 tysięcy. Proszę bardzo. I ten drugi. Gra chyba nie ogarnia, że mam tak dużo aut. Post się nazywa to auto. I jest za 60 tysięcy. Proszę bardzo.
Kochani klienci, możecie chwilę poczekać, ale mam aut, jejku. Mam tyle aut, że no masakra jest. Naprawdę jest masakra. Siema, siema. Możecie chwilkę poczekać, poważnie, bo bardzo ładnie to wygląda, że tutaj mam tyle samochodów. Podoba mi się to. Dobra, 56 tysięcy za nie. Ile chcesz dać? No, a 14. To wiesz co, idź do domu na piechotę. Nie masz auta. Ty ile chcesz dać? Co ty na to? 14 też chcesz dać, no to nara, że tak powiem, nie po to na aukcji prześledziałem tyle, żeby sprzedać je tak tanio, okej? No, 13, dobra, słuchaj, 27 jest twoje, co ty na to? A, no to jak nie, to nie, trzymaj się. No, dzień dobry, 100 tysięcy za to auto, bardzo tanio. Co ty na to? 55 chcesz dać, ej, czy ja się dałem skamować? Nie, na pewno nie, 85 tysięcy i jest twoje. Co ty na to? A, to nie, to nara. Dzień dobry. 100 tysięcy za to auto. Ile chcesz dać? 56 tysięcy. Ej, oskamowałem się na tych aukcjach. Autentycznie, oskamowałem się na tych aukcjach. Bardzo tanie te auta są. Bardzo słabe. Nie, poczekam na lepszego klienta. Do widzenia. Ojejku, co to za lagi były? Boniu, chyba spawnienie się nowych klientów. Dobra, ile chcesz za to dać? No. O, dobre, bardzo dobre pieniądze tutaj mogę przytulić, więc za 50 koła ci sprzedam. Jak się całym za 21 je kupiłem, bardzo tanio je kupiłem w takim razie. Dobra, ty się patrzysz na to auto, tak, chyba. Ile chcesz dać? Nie. Mogę ci za 67 tysięcy sprzedać, jeżeli się zgodzisz. 43 to w ogóle mnie nie interesuje. Słuchaj, ile chcesz za to auto dać? 25 tysięcy, powiem ci tak, jak dasz 45, to jesteśmy w domu, no. Nie, to nie. Mam dwóch klientów na twoje miejsce, więc pełny chill i to jeszcze bliźniaków, bardzo bogatych. 31 tysięcy, no i to jest dobra oferta, 40 koła jest twoje. Co ty na to? I tak ci spuszczę tutaj 29 tysięcy. Nie, to nie, nara. A twoja siostra? Dzień dobry. Tamta chciała dać dużo pieniędzy, o tyle, dobrze. 40 tysięcy. Tak się robi biznes, dawaj. Dobra. 38 tysięcy. A ty na to? Ło, zdenerwowała się. Zdenerwowała się i odeszła po prostu. A, to bezczelna baba. To bardzo ładny ten dźwięk suba. Bardzo ładny ten dźwięk suba. Dziękuję za suba komukolwiek, kto kupił suba w trakcie odcinka właśnie. Dobra, słuchaj, 40 koła jest twoje. Dawaj, bo pies mi chrapie, no. Muszę z nim zaraz iść na spacer. 38 tysięcy? No. Dobra, sprzedam ci, bo nie chcę mi się już z tą gadać na ten temat. Ile dasz za auto? O kurczę, ich jest dwóch tutaj. O Boniu. 19 tysięcy chcę dać. Dobra, daj 26 tysięcy i będzie okejka, dobra? Git. A. Dobra, 21 tysięcy, bo chcę się go pozbyć i mieć podliczenie już. Bardzo dużo aut kupiłem, naprawdę. Dobra. A, to ten mały był. Okej. Ty ile chcesz? Przepraszam bardzo, zapłacić za to. To jest moje najdroższe auto tutaj. 65 tysięcy, dobra. Tutaj 79 i jakby spotkamy się w połowie. Co? 75 tysięcy? Maybe? O, no i super. 75 tysięcy, widzicie? Da się zrobić deala na każdym aucie. Tylko trzeba dobrego klienta trafić. Brudne auto jest, kurczę, zapomniałem ich umyć, zanim sprzedałem. To w sumie głupota troszkę. Dobra, za 50 ci sprzedam, jak nie, to biorę się za mycie. Nie? No to nie, to cześć. Umyję je. Żeby wyciulać więcej pieniędzy z gości, co tu przyjdą po nie. No, tak myślałem, że ktoś zaraz przyjdzie. Ludzie lubią czyste auto. No, naprawdę. Ile chcesz zaproponować za to auto? Dawaj, teraz jest warty zdecydowanie dużo więcej. No, co ty na to? 41 tysięcy, no i o to chodzi. Daj 50 i możesz jechać do domu. Interesuje, czy masz prawo jazdy. Nie? Dobra. 49? Dawaj, no weź, naprawdę dobra oferta. Kurczę, 46 tysięcy. A? Dobra, elo, sprzedałem wszystkie. 414 tysięcy, zamykam biura. Bardzo dobrze poszło. Bardzo dobrze poszło, naprawdę. Naprawdę kozaczek dzisiaj dzień. 414 tysięcy. Mogę iść na market. O, może kupię jakąś super furę za to. Car market.
Dajcie mi jakąś furę za 400 tysięcy. Kupię ją i będę bogiem tej gry. Nie, no, nie gadajcie, że jakieś same paździerze tu stoją. O, tu jest jeden dobry. Ten wygląda nieźle. Ile chcesz za to auto? 489? Dobra, a za 390 tysięcy? To ty na to? Dobra, 410 tysięcy? Nie zdać mnie na to po prostu. O, dobra, kupiłem za 410, to aż się przejadę. O, bońku. Albo przewaliłem całą swoją... cały swój hajs na głupie auto, albo właśnie zrobiłem najlepszy zakup. Ojejku, tym się nie da jeździć, tak się ślizga. Nawet nie zrobiłem badania na tym aucie, po prostu je wziąłem. Ale akcja! No, mega drogie auto kupiłem. Oj, to w ogóle nie hamuje. Czy ono jest zepsute? Czy co? Dobra, najpierw je pomaluję. To najważniejsze. Muszę je pomalować. Siema, ziutek. Potrzebuję wściekły jakiś taki kolor. Wiesz, bardzo sportowy. Może być... O, zielone. Ładnie wygląda nawet, no. Dobra, bardzo ładnie wygląda w zielonym. Okej? Okay? Jeszcze go umyję. Będzie dużo więcej wart. A ten model działa dużo lepiej. Da się go po prostu umyć. Ten stary to nie bardzo. No. Jeszcze trochę. Jeszcze coś tam jest brudne. Nie wiem co. Ale coś jeszcze jest brudne. O, czyli jednak jest zepsuty. Chyba model. No coś to skrzypi niby, że myje, ale nic nie myje. No. Dobra, nieważne. Dawaj go. A, zgasiłem sobie. V10, dobrze. V10. Daj go do mechanika. Dobra. Ziomek, trzeba coś z nim zrobić? Trzeba, 620. To niedużo. Może umyję go od dołu. Może podwozie ma brudne po prostu i trzeba było go wziąć na podnośnik, żeby go umyć. Wiecie. Tak czasem jest z autami. Cały czas jest dźwięk mycia, to jest najlepsze. Jakby coś było rzeczywiście brudne, ale nie da rady tego umyć. Dawaj! Umyj się wreszcie, no. Nie, nie da rady. Nie da rady go umyć w ogóle. Ale to jest najlepsza fura. Najlepsza fura za 400 tysięcy. Czuję, że ja ją sprzedam za mega dużo pieniędzy. Wystawię ją za jakieś 900 tysięcy na przykład. I ciekawe, czy ktoś przyjdzie po nią w ogóle. To byłoby niezłe. Szczerze mówiąc, byłoby nieźle, jakbym go tak sprzedał za 900, co? To ja bym wszystko miał. Wszystko bym miał w tej grze. Autentico. Dobra, starczy tego. Proszę oddać mi auto. Raz, dwa, trzy. Oddajesz auto ty. No, nie oddał jednak. Trochę jesteś niemiły. O, dzięki. No, nie spodobało mu się to, jak go nazwałem, więc oddał auto od razu. Dobra. Nie, no to flagowe auto w moim pięknym komisie. Zamknięte, zaraz będzie otwarte. Dobra. Ale fura. Boniu. No, naprawdę. Naprawdę piękne autko. Widzicie to auto? Dobra, dawaj je. Na sprzedaż 700 tysięcy. Super fura Elo za 400 koła. Nie muszę tego wiedzieć, że za tyle kupiłem. Nie za 70, za 700. 700 tysięcy. Puti Tonsale. Jest. Świeży rocznik, więc na pewno się sprzeda za tyle. Na 100%. Spójrzcie tylko na tą furę. Jejku, jaka ona ładna. Naprawdę, bardzo ładne auto. No, miniaturka jest moja. Auto za 400 tysięcy kupione. Pyk. 400. Bardzo dużo. Ale mi przyjdą później te rachunki z opłaty. No. Mega ogromne. Czy ktoś je chce kupić? Halo? Przepraszam. Auto za 700 tysięcy. Czy ktoś tu stać, kogoś stać na takie auto? Bardzo tanie opchnę, naprawdę. Muszę zarobić na nim minimum 200. Halo, jakiś biznesmen życia? Biznes życia, zapraszam. Bardzo dobre auto. Zaraz się dzień skończy, kurde. A tu nawet jednego klienta nie było. O, umyłem go jednak. Coś tutaj z tyłu było do umycia. No jest teraz 100% clean, więc wiecie. Super sprawa po prostu. No, dekoracje. Wow. O, kontener mogę sobie zrobić inny. House nie mam nawet. Market? Co to jest? Wow. Wow, ale super rzeczy. Oczywiście, że chcę to kupić. To również. Tego nie mogę kupić, nie wiem czemu. To chcę, bardzo. Dobra,
Wydałem wszystkie swoje pieniądze, teraz muszę zarobić. A dużo lepiej wygląda teraz mój ten salon, naprawdę. Zobaczcie. Ogromne ilości pieniędzy poszły na dekoracje, więc no, where klienci. Dobra, pojadę do miasta i oni się zaraz pojawią, zobaczycie, zaraz będę miał. Klient in the office, wracaj proszę, pliska. Zobaczycie, tak będzie na pewno. Tylko tutaj pobiegam trochę. Może trochę sceną przesadziłem, nie wiadomo tego. Trudno powiedzieć. Nie znam się na tej robocie, więc ciężko stwierdzić. Myję auta za darmo, po prostu uczę się. Chcę mieć 20 lat doświadczenia w wieku 15 lat, dlatego myję auta czyjeś. No jest to jakiś pomysł zawsze, no nie? No, jest to zawsze jakiś pomysł, ale ładne auto. Tak o to bym kupił i sprzedał chętnie. Autentico. Bez kłamanka. Fajna fura, ziom. I nikt nie chce tam tego kupić. To zaczyna być podejrzanie dziwne. Może jednak trochę przesadziłem z ceną. Choć raczej nie. Raczej to nie moja wina, raczej to wina klientów. No i co jest, kurde? Nie mogę go domyć do końca. Gdzie on jeszcze może być brudny? Zderzaki, no tak. Ej, autentycznie nie ma klienta żadnego. Nikt nie jest zainteresowany tamtym autem? Całe miasto powinno być zainteresowane. Od razu. Czemu nie ma opcji spania na chodniku? Byłoby tak dużo szybciej, wygodniej i piękniej. No, naprawdę byłoby super. Wydałem wszystkie pieniądze na tamte auto, więc musi się sprzedać. Jak się nie sprzeda, to będę zły. No, bardzo zły. W sumie jeszcze nigdy tak nie miałem, że ktoś nie przyszedł pogadać na temat auta, więc myślę, że przyjdą pogadać. Będą proponowali mniej pieniędzy po prostu, ale pewnie przyjdą pogadać. Jeżeli nie przyjdą, to będzie pierwsza taka sytuacja. Autentycznie. O, dzisiaj aukcja jest otwarta, no fajnie, bo ja nie mam pieniędzy. Jeszcze chwila i mi będzie brakowało na bilety, więc... No, to żeby było coś sprzedać. Gdzie jest dirty? Czemu brudy zawsze się pojawiają pod samochodem? Serio? 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 Nie róbcie mi tego. Nie widzę, gdzie jest dirty niby. Nie widzę. Ale pewnie mogę umyć. Podleję kwiatki sobie. Podleję myjką ciśnieniową kwiatki, tak się to robi na pewno. O, przyszedł jakiś ziomek, to ja go szybko umyję. Kilka moment, bo muszę go tylko domyć na maksa, żebyś zapłacił więcej. Dobra, ile chcesz za niego dać? No, dawaj. Dobry, pasuje mu ta cena! Co? I'm okay with current price, I'll buy it. 700 tysięcy chłop chce mi dać. Dobra, słuchaj. A co ty na to, że sprzedam ci za 800 tysięcy, co? Co ty na to? A? A? I za ile chcesz? Za 760 tysięcy może? Co? Jeszcze trochę bym urwał od ciebie. Co ty na to? Ajajaj. Dobra. 715 tysięcy, żeby słodki to był deal, co? 15 koła, autobus? O nie, dobra. Sprzedaję ci za 700 tysięcy. Trzymaj. 700 tysięcy przyszedł i kupił. Mówiłem? Mówiłem, jestem najlepszym biznesmenem. Ja oficjalnie. Dobra, zamykam to, wyprowadzam się. Elo, zostałem milionerem. 700 tysięcy. No, widzowie kochani, co tam u was? Napiszcie w komentarzach, bardzo jestem ciekaw. Wstrzymajcie się, pa, pa.